Oddział ginekologiczno-położniczy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w grudniu wstrzymał przyjęcia nowych pacjentek z powodu pojawienia się tam zakażeń koronawirusem. Od poniedziałku 28 grudnia na oddział ponownie mogą być przyjmowane pacjentki. Porodówka wznowiła przyjęcia, ale dla nowych pacjentów zamknięty jest kliniczny oddział wewnętrzny pierwszy z pododdziałem reumatologii i oddział kardiologiczny. Na pierwszym oddziale pojawiły się zakażenia koronawirusem wśród pacjentów. W konsekwencji zaraził się również personel medyczny. Chcę uspokoić osoby, które cierpią na schorzenia internistyczne. Cały czas funkcjonuje drugi oddział wewnętrzny w murach naszego szpitala, zatem ci pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, czuć się spokojni. Dostęp do tych świadczeń jest udzielany cały czas w naszym szpitalu. Jeżeli chodzi o internę pierwszą, tam trwa dekontaminacja, trwają również wypisy pacjentów. W tym momencie trudno jest sprecyzować, kiedy oddział wznowi przyjęcia pacjentów. Na oddziale kardiologicznym czasowo wstrzymane są przyjęcia na jednym z dwóch odcinków. Na skażonym odcinku trwa dekontaminacja. Tutaj również uspokajam pacjentów cierpiących na schorzenie kardiologiczne, ponieważ cały czas funkcjonuje drugi odcinek oddziału, również w naszym szpitalu, więc nie ma czego się obawiać. Część oddziału kardiologicznego planuje wznowić przyjęcia od soboty, 2 stycznia.